Mamy tutaj trzy różne osie liczbowe. Każda ma zaznaczone już dwie liczby. Naszym zadaniem jest odgadnięcie, jaka liczba kryje się pod niebieską kropką. Mała wskazówka. Zwróć uwagę, że mamy tutaj różne jednostki. Niekoniecznie każda kolejna kreska to zwiększenie liczby o 1, może być o więcej. Zachęcam Cię do zatrzymania teraz tego filmu i zastanowienia się, co kryje się pod niebieską kropką. Zacznijmy od początku. Pierwsza oś. Tutaj mamy minus 10, w tym miejscu mamy minus 2. Kropka jest po lewej stronie od minus 10. Co się musi stać, żeby przejść z minus 2 do minus 10? Musimy przejść o 8 jednostek w lewo, czyli odjąć 8. Jeżeli przyjdziemy kolejne dwie jednostki, znowu o minus 8, to w tym miejscu będzie minus 18. I kolejne dwie jednostki, znowu odejmujemy 8, w związku z tym niebieska kropka to będzie minus 26. Zwróć uwagę, że nasza jednostka, czyli jedna kreska, to jest minus 4. Dlaczego? Zobacz, między minus 2 a minus 10 jest różnica 8, czyli minus 8, czyli idąc w tą stronę w lewo odejmujemy. Czyli taki jeden skok to jest 4. Odejmujemy, idziemy w lewą stronę, czyli odejmujemy minus 4, minus 4, minus 10, minus 10, minus 4 to będzie minus 14, odjąć 4, minus 18, minus 22, minus 26. Dochodzimy do takiego samego wyniku. To jest taki drugi sposób rozwiązania tego zadania. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem niebieska kropka jest po prawej stronie. Tutaj mamy minus 11, w tym miejscu mamy 5. Zaczynamy od minus 11 i robimy dwa skoki, żeby dojść do minus 5. Ile musimy dodać, żeby otrzymać minus 5? Musimy dodać 6, czyli tutaj w prawą stronę dodajemy. Mamy plus 6. Czyli jeden krok w prawo to będzie 3. Plus 3. Tutaj również plus 3. Minus 5 plus 3 to będzie minus 2. Minus 2 plus 3 to będzie 1. I 1 plus 3 będzie 4. Czyli niebieska kropka w tym przypadku to jest 4. I ostatni przykład. Mamy minus 7, 1 i po prawej stronie niebieską kropkę. Ile będzie wynosiła niebieska kropka? Różnica między minus 7 a 1 jest jaka? Jest to 8. Do minus 7 trzeba dodać 8, aby otrzymać 1. I w takim razie do jedynki dodajemy znowu 8 i otrzymujemy 9.